Siedzę na zboczu góry i myślę o tym, jakim jestem mężczyzną. Kim jesteśmy teraz? My, którzy realizujemy się w korporacjach. My, którzy udowadniamy swoją rolę, pozycję, swoje męstwo. My, którzy odnajdujemy się w życiu rodzinnym albo nie odnajdujemy się. Jeżeli się odnajdujemy, to czerpiemy radość i siłę z każdej relacji z żoną, z dzieckiem. I kim jesteśmy my, którzy uciekamy od tego? Którzy poza rodziną jesteśmy najwspanialsi, mamy siłę, demonstrujemy ją, a w rodzinie, w relacji z dziećmi czujemy bezsens. Bezradność, czujemy osłabienie, nie wiemy co to jest, może nawet winimy się za to. Kiedy tutaj siedzę na zboczu góry, zastanawiam się nad tym, jaka jest nasza rola we współczesnym świecie. Jak odnaleźć tą harmonię. To bycie odpowiedzialnym za drugiego człowieka w relacji. W relacji z dziećmi, z rodziną, z przyjacielem, w pracy, wśród znajomych. Tą świadomą odpowiedzialność i świadomą obecność. Myślę, że to jest największym wyzwaniem dla nas, dla współczesnych mężczyzn. Być świadomie w relacji ze sobą i z drugim człowiekiem i być odpowiedzialnym. Ale odpowiedzialnym w kategoriach odczuwania razem z nim, w kategoriach w świadomości tego, że czerpiemy od siebie, ale nie jesteśmy zależni. Kończy się warsztat rozwoju osobistego Deep Inside w Międzygórzu. Mamy wiele przemyśleń. Wiele doświadczeń. I to tak jak w książce Eldredge'a, że w życiu każdego mężczyzny najważniejsze są trzy rzeczy. Mogę niewłaściwie zacytować, ale ogólny sens jest taki, że facet musi wyruszyć w podróż, musi walczyć, stoczyć bitwę i musi wyruszyć po piękną. Przygoda, walka, miłość. W tym wszystkim zawiera się sens naszego męskiego życia. W tym jest też pułapka, bo czasami walką nazywamy zmaganie się z czymś. Zdobywanie pięknej nazywamy udowodnienie sobie, że jestem atrakcyjny i podrywając laski. A przygodą czasami nazywamy zatracanie się. Trzeba być niesamowicie uważnym i mądrym, żeby umieć odróżnić jedno od drugiego. Do zobaczenia. Cześć.